Pomyliliście rajdy. Tak. Już wyjaśniam, dlaczego Subaru na tym filmie, a nie żadna inna terenówka. Otóż Wojtek, właściciel tego auta, jakiś rok temu wylicytował na Wośpie Pawła jako pilota, którego może wykorzystać na rajdzie. No i właśnie nadarzyła się taka okazja. To nasza pierwsza próba, my właśnie tu dojechaliśmy, także nie mam pojęcia, jak to auto jeździ. Ma reduktor, ale wiesz, jaki jest reduktor w Subaru, to jest to samo co Forester tak naprawdę. Masz jakieś wspomagacze, blokady, cuda nie widy, nic? Z tyłu jest zaspawany dyfer, centralna wiskoza zacieśniona. No i w sumie to, no to tak z mechaniki to tyle. No, nic więcej nie ma. No nie ma tu za bardzo cudów, nie ma co wykombinować. To znaczy są sposoby, ale już niewspółmierne finansowo do i tak osiąganych efektów, więc no korzystam z tego, co mam. Właśnie kierowca powiedział mi na interkomie, że tam na początku wjechał patrol i jest dramat, że wjechał i już, także tam jest kaplica. Ogólnie problem tej próby polega na tym, że na środku tego jakby wąwozu to jest wyschnięte koryto rzeki po prostu. I ono jest miękkie, jak ja po tym chodzę, to się zapadam do połowy kalosza. Idealne na samuraja, co? Nie no, próba jest świetna, ale trudna. Jeżeli chodzi o zaspawany dyfer w tym samochodzie, to bardzo byłem ciekaw, jak to wszystko będzie działało, bo to nie jest taki typowy napęd, który znamy z samochodów terenowych. Bardzo słuszna uwaga. I to. Poczekaj, jak też? A już myślałem, ale nie, to też ładne. Musicie kupić jakieś porządne auto na rajdy. Zdecydowanie. Ale jesteśmy pierwszy raz na Jak działa blokada i które koła się kręcą, to najlepiej pokażę na przykładzie tego patrola, który się zakopał. Otóż on też ma blokadę tylnego mostu, no i wtedy kręcą się trzy koła, dwa z tyłu i jedno z przodu. No z przodu kręci się to, które ma najmniejszy opór. No i tutaj wszystko jest jasne. Jak bardzo może pomóc zaspawany tylny most w Subaru, to teraz proszę się samemu zastanowić, mając na uwadze to, że tutaj ten napęd no nie jest na sztywno zblokowany pomiędzy przednią a tylną osią. Tutaj jest jakaś wiskoza, która ten napęd pomiędzy tymi osiami przekazuje w sposób dość płynny. Więc co z tego, że mamy z tyłu zaspawany dyfer, skoro cały układ napędowy i tak przeniesie napęd na koło, które ma najlżej, czyli na przednie koło, które akurat kręci się w górze. Więc podczas całego filmu z Pawłem właśnie z dużą ciekawością oglądaliśmy, jak działa ten napęd i czy rzeczywiście zaspawanie dyfra pomoże, czy nie. Ja, chłopaki, wam przypomnę, że w tej klasie możecie używać wyciągarki. Patrol z tyłu już tak robi. Możesz podjechać z pół metra, dosłownie do przodu. Dobra. I czekaj.
teraz do tyłu. Drapy są niezastąpione. Powiem ci, tam jest taki patrol z Team Exy 33 cale, nie radzi sobie w ogóle. No patrole się nie nadają do rajdów. No właśnie. Najgorsze, najgorsze jest to, że on stoi na naszej drodze wyjazdowej. Aha. I jednym kołem wykował taką kolejnę, że całe Subaru tam się zmieści. Tak w ogóle nie ciągnie. Nie. Wyciągarka nie ma siły, wiesz? Linkę i cofnąć do tyłu? Nic to nie da? Bo my tylko tak naprawdę wisimy na prawej stronie. Ta sympatyczna ekipa w tym patrolu, która z tego co wiem, no pierwszy raz była na rajdzie, bardzo szybko się przekonała, że wyciągarka to nie wszystko, bo w przypadku ciężkiego auta, no i takiej wklejki, no wyciągarka po prostu nie dała rady i stanęła w miejscu. A silnik oryginał? 2.8. 2.8. Jakby była BM... Najlepszy. Jakby była BM-ka, też by nie wyjechał. A, jednak ta rewizja nie przyniosła patrolu. Jeszcze nie mów hop. Nie patrzysz z takim utęsknieniem, z jakimś patrolem, coś? Kupiłem Vitarę i będę ją składał na mostach z patrola. Co? Y60, no. Więc... No, będzie spory przeskok z tego, ale no to na przyszły sezon zobaczymy, jak to wyjdzie. My stoimy na drodze, a tam już jest błoto. Także tu się nawet nie da metra przejechać na koła. Widać po śladach, że on przejechał długość samochodu i się ciągnął. Czy to taki rajd pożegnalny dla Subaru? Nie, Subaru będzie taki zapasowy samochód. No, zawsze byłem fanem Subaru, no jestem takim sympatykiem marki. Miałem kilka takich normalnych samochodów. No i mówię, spróbuję w terenie też, ale ma ograniczenia swoje. No jeszcze właśnie jakieś żwirownie, piaskownie, takie rzeczy, no to sobie radzi całkiem dobrze, no ale niestety w tych bagnach to nie da rady. No ale kto sobie da radę w bagnach? To jest tylko kwestia posiadania wyciągarki. Tak. No albo kół tam 37 cali czy coś, nie? No tak to. Ogólnie jest bagno totalne, od pierwszej pieczątki do ostatniej. Spotkałem na środku patrola, który powiedział, że drugi raz by tu nie wjechał, gdyby wiedział, że to tak wygląda. I w oddali widziałem Suzuki, ale tylko dlatego, że ma oczojebną klatkę. Ogólnie są obaj zakopani, a my raczej pojedziemy dalej. To jest Subaru Impreza. Pierwszej generacji w kombi. 2.0, 115 koni. To jest taki sam napęd jak u was w Foresterze. Na dobrą sprawę, no to... Forester to jest taki SUV-ik, a to po prostu zwykłe kombi. No i to nikt nie przewidział, że to będzie w terenie używane. Chociaż no właśnie zastanawiam się, czemu producent wymyślił reduktor w tym samochodzie. No ja czasem jak sobie jeżdżę gdzieś tam po mieście, to nawet wygodnie jest parkować coś na tym reduktorze. Ale tak, no to nie wiem, jakie to miało mieć zastosowanie w sumie. Straty muszą być. No, no. To jest zaś, to jest. Bardzo. A tylne koła się blokują? No. To jeszcze raz. No wiem, teraz to dobrze rozumiłeś, zakopane. Jeszcze pokop. Jak pokopiesz tu bardziej na górze, aż on siądzie na silniku, na spodzie, to się zatrzyma wtedy. Musisz się jeszcze bardziej zakopać. To ja skoczę do McDonalda i przyjadę za chwilę, co? Bo się zejdzie, widzę. Weź mi kawę. Nie wiem.
jedziemy dalej. No. Już dusza na ramieniu. Tutaj pojawiły się pierwsze problemy, to znaczy no nie wiadomo dlaczego, ale raptem zniknęły hamulce. Ale w sumie nie wiem czemu, bo żadnych wycieków nie widzę. Ale że tak w ogóle? No w ogóle. Nawet jak podpompuję. Znaczy no, nie wiem, pedał wpada. Pedału nie ma, nie? Nie. Dobra, trzymaj. Trzymam. Nie, no ładnie. Szybkie odpowietrzanie układu hamulcowego podczas rajdu. Liczymy, że to rozwiąże problem braku hamulców. Bo to do pierwszej w nocy było przed rajdem. Oczywiście jeszcze poprawki. Chciałbym kiedyś poznać ekipę, która mówi, że miesiąc przed rajdem auto już stoi gotowe. Dobra, przytrzymaj. Jak na warsztacie, nawet temperatura podobna. Jakiś bąbelek poleciał, ale to nie wiem, czy to miało znaczenie. Kto hamuje, ten przegrywa. No było podejrzenie, że jeden zacisk trochę przepuszcza, więc tutaj będzie taka porada i demonstracja fajnego pomysłu. W tym samochodzie większość rzeczy jest na trytytki. Polega to na tym, żeby wykręcić przewód, który odpowiada za dane koło, no i po prostu coś tam podłożyć i go skręcić. Niektórzy używają na przykład tam jednogroszówek, no niektórzy wożą ze sobą jakieś wkręty zaślepione. Także pomysł znany i stosowany w offroadzie i w tym przypadku teoretycznie pomógł. Powiedz, że jest lepiej. Może się zaraz naprawi. No niestety bardzo to nie pomogło, bo hamulcy nadal nie było. Dosłownie wszystkiego tu się spodziewałem, że się koło urwie, że skrzynia się rozleci, ale że hamulcy w braku to nie. Dla bezpieczeństwa kolejne pieczątki, które zdobywali na stromych górkach, no były po prostu robione w ten sposób, że samochód podjeżdżał, a jak musiał zjechać, to Paweł używał wyciągarki, którą powoli, delikatnie się opuszczali. No moim zdaniem to był bardzo dobry pomysł, a co najważniejsze, bezpieczny. Jedyne co mi przychodzi na myśl, to że w dużym wychyleniu takim do tyłu gdzieś się zapowietrzyła pompa. Właśnie odkryliśmy, co się popsuło. I? Lewa tylna woła się ukręciła, dlatego pozornie proste cofanie na wale jest niemożliwe. O! Czekaj! Urwała się tutaj. Zaraz przetnę tą gumę, zobaczę, czy się urwała, ale mam na... Nie, przegub chyba cały... Nie, jest okej, okay, bo raz tak koło zgubiłem w ten sposób. Ile zajmuje wymiana? Kurczę, nie chcę mówić, no zobaczymy, no 15-20 minut. To akurat Paweł odbierze McDonalda. Tu też jest przykład fajnego przygotowania człowieka, który właśnie jedzie na rajd, bo zabrał ze sobą kobyłkę, bo wiedział, że używanie samego highlifta no jest dość niebezpieczne, kiedy trzeba się położyć pod auto. Także tutaj ten samochód właśnie był w ten sposób zabezpieczony. Nie, no do turystyki jest spoko, ale to już jest za grubo. Na to, co on może z siebie dać. Te elementy zawieszenia są za delikatne. Wydaje mi się, że miałem dobrze przygotowany samochód do rajdu, no a i tak się coś zepsuje. Nie możesz mnie nagrywać w takich sytuacjach, bo potem komentują, że ja nic nie robię. Ostatnio jak trzymałem parasol sobie, to było, że jestem chamem i prostakiem, bo nie trzymam tej pani. A ta pani wysiadła z samochodu podczas deszczu, a dostała jako pierwsza parasol na początku dnia. A teraz mi się oberwie, że pije kawę zamiast mu pomagać. A przyniosłem mu burgerka. Się ukręciło, jakby się odciął na tokarce. Dobrze, że jest zapasowy. Niewiele lepszy, ale jest.
ale widzę, że miejsce serwisowe jest. A ja pamiętam wczoraj. Wychodzimy samochód zapakować, a Wojtuś leci z półłośką. Jeszcze to! Jeszcze to wezmę! Przecież się nie urwie. Naprawa miała być szybka, ale niestety zajęła jakąś godzinę, no bo ciężko było wsunąć półłośkę na miejsce. No trzeba było rozkręcać wahacze, które się nie chciały rozkręcić, wybijać wszystko, później to składać. No na szczęście pojawili się znajomi Wojtka, którzy mu w tym pomogli. Także po godzinie stwierdzili, że jeszcze pojadą i troszkę tych pieczątek pozbierają. Teraz zmiana tematu, bo chciałem pokazać, jak imponująco, przynajmniej z drona, wygląda tor offroadowy, który powstaje właśnie w okolicach Góry Kalwarii. Tutaj pieczątki zbierała klasa turystyk, więc tutaj były takie mniej przygotowane samochody, no i bardziej seryjne, chociaż i tak niektórym się udało zakopać. Jest tutaj co robić, jest gdzie testować samochody. Wydaje mi się, że właśnie to jest idealne miejsce dla ludzi, którzy mają SUV-y czy takie seryjne terenówki i chcą pierwszy raz zobaczyć, co ten samochód potrafi w terenie. Także można tutaj potrenować jakieś podjazdy, przejazdy, jakieś wykrzyże, testy zawieszenia. Także wydaje mi się, że fajne miejsce powstaje. Nie wiem, czy ono już jest w 100% gotowe i czy było jakieś oficjalne otwarcie. Jak ktoś wie, to proszę o kontakt, bo chcielibyśmy rzeczywiście pokazać, że można tam przyjechać, pobawić się, no i potestować samochody. Fajna, nie? Fajna. Już idę! Patrol jeździ? Wywiadu udzielam! Patrol jeździ? Jeździ, bardzo dobrze jeździ. A wyciągarka zwija? Zwija, ale już znalazłem przyczynę. Sam szef Kobry mi powiedział, że chłopie, wymyj se kable 75 kwadrat i to będzie działać. Po prostu ona się przegrzewa, kable są za mały przekrój. Za cienkie, oryginalne. Mówi 50-75 kwadrat co najmniej. I mówi, będzie ok. I przeglądnąć. I to w sumie dobra wiadomość. No dobra, no 2,5 tysiąca do przodu. Tego się nie spodziewałem, chciałem ja powiedzieć, ale to samo powiedział w interkomie kierowca, który no zna ten samochód. Ja też się nie spodziewałem. Nikt się nie spodziewał. Mamy kawałek zerzaka. Dawaj, dawaj. Dawać? Trzeba było od razu dawać. Myślałem, że wiesz, mam skoczyć na trapy tylko, bo przeskoczyłem przez trapy, czy? Tak, no. A, okej. Podsumowanie tej przygody jest takie, że auto dojeździło do końca, się nie popsuło, co jest dużym sukcesem, tak samo jak zebrane 30 pieczątek na 100 możliwych, ale walczyli w klasie, która była bardzo trudna, bo to była klasa walka, gdzie jak widać było, po prostu jeździły samochody bardziej przygotowane. No takie są zasady na tym rajdzie, ale jak już Wojtek skończy witarę na tych mostach z patrola, no to wtedy mam nadzieję, że Paweł z wielką ciekawością zostanie po raz kolejny twoim pilotem, ale już tym razem będziecie jechali na wynik, a jeżeli ktoś szuka prezentu na święta, no bo się zbliżają, to proponuję wejść do naszego sklepu i zobaczyć, co jest ciekawego. Są czapeczki, są koszulki, są bluzy. No i uwaga, pojawiła się nowa dostawa gier Terenwizji, bo poprzednie się po prostu wyprzedały. Ja nieskromnie powiem, że cały czas dostaję dowody tego, że gra była bardzo dobrym pomysłem, podoba się i jak widać sprawia dużo radości nie tylko dzieciom, ale i rodzicom.